Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Rybczyński, jestem jasnowidzem, medium egzorcystą, widzę duchy, materializują mi się, czytam im z ust i potrafię się z nimi porozumiewać. Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Rybczyński, jestem jasnowidzem. Jesteśmy na Forcie Piątym, na ulicy Lechickiej. W tym miejscu odnalazłem 30 żołnierzy niemieckich. Truppenführera i jego trupę. To jest taka organizacja bojowa niemiecka. Przyjechałem tutaj na fort zobaczyć, jak wyglądają ekshumacje. Nie miałem pojęcia w ogóle, jak to wszystko wygląda. No i przychodziłem w odwiedziny właśnie w to miejsce i znajomi szukali żołnierzy niemieckich. Nie mogli znaleźć 30 żołnierzy, którzy byli w wykazach po prostu niemieckich, Volksbundu, że są tutaj zakopani. Dwa tygodnie szukali, nie mogli znaleźć. No i przyjechałem, chodziłem tutaj w odwiedziny do nich. No i po pewnym czasie się właśnie dowiedziałem, że nie mogą znaleźć. No i kiedyś przyjechałem, to była jesień, 1996 rok. W jesień nikogo nie było. Była straszna cisza, mimo że ulica Lechicka w Poznaniu jest pełna samochodów, tirów i innych rzeczy. To była straszna cisza. I nagle zobaczyłem żołnierza niemieckiego, który był w mundurze Wehrmachtu. Miał pełno bandaży na głowie, także był z rannych z Fortu Piątego tutaj. I mówi, żebym wskazał miejsce, że on tu leży i leży ta grupa, ta trupa z Truppenführerem, dowódcą trupy, w tym miejscu. Znajomi powiedzieli, no mówię, panie Rybczyński, chyba pan sobie jaja jakieś po prostu robi, niemożliwe, żeby pan miał takie moce, że jest pan w stanie wskazać. No i tak przekonywałem, nie chcieli mnie słuchać, w końcu kolega Damian. Sprawdził to wszystko, okazało się rzeczywiście, że żołnierz, który mi się ukazał, który miał wszelki bojowe w mundurze Wehrmachtu, miał pełno takich okrągłych granatów niemieckich, które podobno miały zapalniki mosiężne, tak mi ten duch, który się zmaterializował, pokazał. W trakcie odnalezienia został znaleziony Truppenführer, który miał przy sobie butelkę ze sznapsem, bo to było zima wtedy, także nie byli jakby głęboko chowani i popijali sobie spirytus po prostu, czy sznapsy, żeby się rozgrzać. W sznapsie była kartka, był adres do Berlina, właśnie do tego Truppenführera i wszystkich żołnierzy z jego trupy, tych 30, na kartce maszynowej wydrukowanej w tej butelce, nie? Chciałem Państwu ciekawostki z tego miejsca w ogóle opisać. Truppenführer miał bardzo rzadki hełm na głowie, aluminiowy, który bardzo rzadko kto z kolekcjonerów ma w swojej kolekcji. Mówię, Truppenführer miał pistolet parabelkę przy sobie, w kaburach były pistolety, całe oporządzenie, mundury, oznaczenia, karabiny po prostu różnego typu też. Tutaj też w pobliżu zostali znalezieni lotnicy, prawdopodobnie z jakiegoś transportowego samolotu, który spadł na terenie Poznania, to przywieźli ich tutaj w kombinezonach z pełnym oporządzeniem. W kombinezonach, w kieszeniach mieli pistolety FN-1022, takie właśnie jak dostawali załogi samolotów i piloci. W kaburach po prostu były pistolety, mówię, karabiny, a w tym miejscu gdzieś tam, blisko tego wału, został koło tego wału gdzieś tam został znaleziony SS-man, który miał płaszcz gumowy, który się bardzo dobrze zachował. W tym płaszczu gumowym było 100 sztuk amunicji mauzerowskiej, na wszelki wypadek do obrony. Też miał pełno bandaży na głowie, bo to byli ranni. Pistolet, pamiętam, miał P-38 w kaburze parcianej w ogóle, która była bardzo rzadka. Nie słyszałem za dużo właśnie o tej kaburze. No i miał odlaną przez siebie ze srebra, prawdopodobnie prywatnie,
klamrę SS, po prostu odlaną ze srebra przez siebie, prywatnie miał, nie? No i właśnie ten SS-man miał, właśnie leżał tam, nie? Potem tutaj gdzieś w tych rejonach leżeli ci lotnicy, trzech obok siebie, którzy mieli właśnie te kombinezony po prostu lotnicze na sobie, oczywiście mapniki, jakieś mapy przy sobie, no wszystko po prostu, dokładnie wszystko, nie? Na całym terenie zostało znalezionych rzeczywiście około 30 żołnierzy albo więcej. To znaczy ja 30 znalazłem, a tutaj ludzie kopali jeszcze gdzieś z 2 tygodnie albo nawet miesiąc czy dłużej. No i mogło być nawet więcej niż 30, może 50, może więcej. W każdym razie to był początek jakby moich odnalezień po prostu i byłem wtedy bardzo w szoku, nie wiedziałem skąd mi się to po prostu wszystko wzięło, ale powiem Państwu jeszcze ciekawostkę, bo w książkach jest napisane, że żołnierze niemieccy zostali zostawieni żywi, ranni tutaj przez żołnierzy niemieckich. To ja Wam powiem ciekawostki, które widziałem na własne oczy, żeby się wszyscy się dziwili. Teraz wezmę hełm niemiecki do ręki. To jest hełm niemiecki. Bardzo trudno było trafić w ten hełm, dlatego że tu po bokach się te kule rozchodziły. Zawsze Niemcy trafiali tutaj w sam koniec, bo to jest dobre miejsce, żeby się wbiło. No i powiem Państwu tak, większość żołnierzy miała kule z tyłu hełmu, czyli w hełmach byli chowani, czyli zostali zastrzeleni prawdopodobnie przez swoich, dlatego że mieli wszystko, co tylko, i portmonetki, obrączki, wszelkie dokumenty po prostu, czy jakieś rzeczy. Nie było nic zrabowane przez Rosjan, bo Rosjanie rabowali wszystko, co żołnierz miał przy sobie. Nawet mundury ściągali, broń zabierali, złoto, wiadomo, pieniądze. A ci żołnierze mieli wszystko i zostali na pewno zastrzeleni. Czyli jak zostali zastrzeleni, to zostali w lutym właśnie, jak tutaj były te walki, Fort 5A walczył właśnie ten 5. Fort i 4A. I prawdopodobnie na tym dokumencie od Truppenführera było napisane, że to byli żołnierze stacjonujący na forcie 5A, a to jest fort 5, i zostali tutaj do lazaretu przewiezieni. No i są dowody na to, ja widziałem na własne oczy, że większość hełmów miało tutaj dziurę przestrzeloną od kuli karabinowej prawdopodobnie. No i prawdopodobnie swoich zastrzelili, bo chodziły takie słuchy, że Rosjanie jadają żywe mięso. Jak jesteś ranny, to wolisz zginąć niż być zjedzonym przez drugiego człowieka, nie? Tym bardziej, że Niemcy się bardzo bali Rosjan, że to jest dzicz po prostu, czy coś takiego, nie? Także chciałem przekazać tą informację dla Państwa, nie? W tym miejscu prawdopodobnie został właśnie wykopany ten Truppenführer, który miał ten hełm aluminiowy, i w środku w sznapsie była ta kartka, gdzie byli wykaz żołnierzy pochowanych razem z nim tutaj, tych 30 właśnie w tym miejscu. W tej chwili tutaj żołnierzy już nie ma, zostali wykopani przez archeologów w tamtym czasie, nie? Także nawet dla ludzi, którzy by chcieli coś tutaj szukać, to poza śmieciami raczej tu nic nie znajdą. Właśnie tutaj jest miejsce, gdzie mi się ukazał ten żołnierz, nie? Momencik, bo widzę właśnie tego żołnierza, on mi się pokazuje. Ma zielony mundur Wehrmachtu. Może być jakimś tam podoficerem. I właśnie ma szelki bojowe, ma te granaty, właśnie on tu stoi, on tu przyszedł. Ci żołnierze tu są, duchy tych żołnierzy tu są. Oni stąd nie odeszli, mimo że był pogrzeb niemiecki na cmentarzu na Miłostowie. To ten żołnierz tu jest, nie podchodź za blisko, żebyś w niego nie wszedł, nie? Tutaj ten żołnierz jest. Oni się cieszą, że ktoś wspomina w ogóle o tym, że trzeba zapamiętywać takie rzeczy, bo dzisiaj Europa jest... Dzisiaj wojen już nie ma. I chciał podziękować mi i ludziom, którzy tutaj byli, za to, że zostali pochowani zgodnie z tradycjami chrześcijańskimi.
chciał podziękować. W tym rejonie jest bardzo dużo żołnierzy niemieckich, bo teraz się cała grupa tutaj zebrała. Tam na przykład widzę ducha, tam widzę ducha właśnie Truppenführera w tym aluminiowym hełmie. Ma właśnie oficerski mundur, pałatkę prawdopodobnie Wehrmachtu, pas taką jakby ten, tak jak pałatki wojskowe, taką zieloną bardziej. No i widzę pas z takim paskiem w poprzek ramienia, raportówkę, no parabelkę, tym wszystko widać po prostu. To mówię, jak ktoś ma, widzi zmarłych, to widzi ich w pełni. Oni wszyscy dziękują. Jestem w tej chwili na cmentarzu Miłostowskim, na kwaterze żołnierzy niemieckich, gdzie zostali pochowani żołnierze, których 30 żołnierzy z Fortu 5 na ulicy Lechickiej, których odnalazłem i archeolodzy pochowali tu na tym cmentarzu Miłostowskim. W tej mogile zbiorowej są pochowani po prostu żołnierze z Fortu 5 z ulicy Lechickiej, których odnalazłem. Truppenführer, jego trupa i inni żołnierze z Fortu 5 na ulicy Lechickiej.